Jest środa, 25 maja. Świat, w którym żyjemy, jest przepełniony różnymi informacjami. Lubimy wiedzieć i niejednokrotnie potrzebujemy uzyskać szybką odpowiedź w internecie. Zdarza się, że na dany temat uzyskujemy sprzeczne informacje. Pomyśl o sytuacji, w której chciałeś się czegoś dowiedzieć lub dojść do tego, co jest prawdą i jak postąpić. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.” Bóg zawsze chce nas doprowadzić do prawdy. Ma nam wiele do powiedzenia. Jednak zawsze wiąże się to z procesem poszukiwania i rozeznawania. W proces ten wpisany jest też błądzenie, refleksja i wyciąganie wniosków. Jak wygląda twoje poszukiwanie prawdy i dobra? Święty Ignacy daje nam konkretne wskazówki, jak rozeznawać. Uczy, jak rozróżniać poruszenia pochodzące od złego ducha i od ducha prawdy. Bóg daje najpierw dobre pragnienia, a potem umacnia i dodaje otuchy w podążaniu za nimi. Jakie pragnienia są dzisiaj w twoim sercu? Duch Święty, którego Pan nam udzielał, objawia nam prawdę, pociesza i rozpala w nas miłość do Boga. Sprawia, że chcemy być w relacji z Jezusem i podążać za Nim. Patrząc na twoją obecną sytuację, co czynisz i co chciałbyś uczynić dla Jezusa w najbliższym czasie? Thank you.
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Porozmawiaj z Jezusem o tym, co poruszyło cię na modlitwie. Porozmawiaj o relacji z Nim, o tym, jak odczytujesz Jego poruszenia i jak wprowadzasz je w życie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.